Witajcie wszyscy, z tej strony Liseł Lisełowski z Lisiego Naprawiania. Dzisiaj otworzymy strasznie ciężką paczkę, w której może być coś fajnego ze sprzętu audio. Dostałem też informację, że głos jest kiepskiej jakości. Zgadza się, dzisiaj będzie jeszcze gorzej. Nie wpadłem jeszcze, co to może być, ale podejrzewam, że będę musiał poprosić YouTube'a o mikrofon. Albo nie, w sumie to oglądajmy, nie musimy mnie słuchać. Zapraszam na prezentację dużej paczki. Duża, ciężka paczka. Jest. Stary, tępy nóż. Jest. Lepiej naprawiony na półce. Co ty odwalasz? WS. Ale to jest 504. Bez B, nasza jest z B. Zapowiada się nowa, ciekawa, nigdy nie kończąca się przygoda. Ale zaraz. Nie ma żadnych polskich napisów. Czy kiedykolwiek były polskie napisy? Pięćset czwórka nie skreczuje. I dla mniej uważnych... Taka szemrana dziewica, można by powiedzieć. Popatrzcie na inne śruby. Niby nietrącane. Chyba. Oceńcie sami. Podłączymy przez bezpieczne gniazdko za chwilę. Dobra, już koniec tego kręcenia, bo nam się esteki krzemem zażygają. Rozwijamy. Wszystko wygląda na totalnie nowe w środku. Bezpieczne gniazdko. Pyk. Wow. Co jest? Przecież to działa. Za pierwszym razem układ się zawiesił, procesor się zawiesił, ponieważ wzrost napięcia był bardzo powolny i reset, który jest zsynchronizowany z przyciskiem włącznika, odpuścił, ale prąd dalej był nieustabilizowany i procesor się zawiesił. Ta sytuacja jest spowodowana bezpiecznym gniazdkiem, tak? Więc wzmacniacz jest sprawny. Wszystko wydaje się działać. Widzicie, zrobił reset. Wskaźniki od głośników działają, więc sprzęt jest sprawny. Więc odłożymy go teraz na bok i zobaczymy, co jest w drugiej paczce. No i jedziemy z naszym drugim ciężarem z paczki. Pewnie już większość z was wie, co to za cudak. Mordejerzak, ja go dawno nie widziałem, jak dawno w nim nie grzebałem. A to jest bardzo fajny, przyzwoity wzmacniacz. I już pewnie wszyscy wiemy,
że to wersja PW9013. Było nawet coś o niej w reduktorze szumu, że to jest ta lepsza wersja, chyba z lustrami poradowymi. Więc słuchajcie, bezpieczne gniazdko i szybko szacujemy, co może być. Jeszcze na szybko to widać, że brakuje nam bezpiecznika. Przewód jest sztukowany, naprawiany, więc kwalifikuje się jak najbardziej do wymiany, żeby to ładnie wyglądało, ponieważ to by nie było, ale cholera, lubię ten wzmacniacz. Może dlatego mam ich 3. Ale żona o tym nie musi wiedzieć, więc wiecie. Dobra, rozplątujemy to gniazdko, podłączamy i świetny efekt mamy. Tu też działa. Trochę inaczej pamiętam tą diodę. Nie była taka żwawa, ale być może jakiś skolimator, który tam jest. Oj, oj, tym to nie. Po prostu się rozleciał, więc do wyczyszczenia, do przyczepienia są też te plastiki, które są ozdobne. No i z tą diodą może sprawdzimy, jaka powinna być. Chyba że to jest oryginalne rozwiązanie i ja po prostu nie mam pojęcia. Słuchajcie, te fajne dwa klocki czekają na przejrzenie. Napiszcie pod filmem, co według was powinno być jako pierwsze rozebrane, przejrzane. Czy rozdziewiczać 504? Znając ten wzmacniacz, to poza bolączką STK-ów, jeżeli są sprawne, to pewnie potencjometry szumią jak radio w moim pomieszczeniu. Czekam na wasze opinie i zapraszam na resztę filmów. Też dzięki za uwagę. Dzięki, że jesteście. Jest was coraz więcej. 2,5 koła. Jak dobra pensja. Pozazdrościć. Jak to jest mieć pieniądze. A człowiek kiedyś musi wyjść z tego bezrobocia. Dobrego. Hej.